Ta ekipa to 56 kandydatów na radnych i jeden kandydat na prezydenta miasta. 56 kandydatów, czyli maksymalnie tyle, ile mogliśmy zgłosić i chcieliśmy właśnie tak szeroką ekipę dać gdynianom do wyboru, uważając, że wybór jest tą nadrzędną wartością. Chcemy, by to był wybór prawdziwy, realny, by wszystkie osoby, które są na naszych listach, z pełnym przekonaniem startowały w tych wyborach. Żadna z nich nie jest na tych listach dlatego, żeby na nich być, ale każda dlatego, że liczy się z tym, że najbliższe 4 lata być może będzie miała możliwość pracy dla Gdyni. Nasza ekipa to w dużej części doświadczeni samorządowcy, co dość oczywiste, skoro jest to ugrupowanie, które obecnie posiada większość w Radzie Miasta. Natomiast warto, chcieliśmy, żebyście Państwo tę skalę sobie uświadomili. 19 aktualnych radnych miasta, czyli wszyscy radni samorządności w kończącej się kadencji, zdecydowali się poddać się społecznej weryfikacji i stanąć w wyborach. Oraz 4 wiceprezydentów obecnych. Uważamy, że to jest najbardziej demokratyczna procedura oceny pracy również osób, które tę funkcję sprawowały. Co ważne, nasze grono jest zasilone również o 3 osoby, które radnymi miasta Gdyni były w poprzednich kadencjach i zdecydowały się ponownie zaoferować mieszkańcom swoją gotowość do pracy w samorządzie. Nie od dziś wiadomo, że kuźnią kadr dla naszego środowiska są rady dzielnic. Bardzo cenimy sobie współpracę z tym środowiskiem, staramy się aktywnie współpracować i chyba najlepszym dowodem na skuteczność tej komunikacji z radami dzielnic jest fakt, że w naszym gronie jest 12 aktualnych radnych dzielnicowych. Co ważne, w większości to są osoby zasiadające w zarządach rad dzielnic, zatem nie szeregowi radni, ale właśnie ci, którzy każdego dnia najaktywniej pracują dla swoich dzielnic. Kolejna rzecz. Jedni prowadzą debaty o kobietach na listach, o parytetach, o tym, jakie to jest ważne, istotne, choć nierealne. Natomiast my chcemy Państwu z dumą powiedzieć, że reprezentacja pań w naszym komitecie jest zdecydowanie największa. Żaden inny komitet nie zbliża się nawet do tego udziału kobiet w aktywności samorządowej, które my proponujemy. 19 pań znajdziecie Państwo na naszych listach. Co niezwykłe i pozostaje nadal tylko w sferze marzeń dla komitetów partyjnych, w okręgu numer 5 panie stanowią połowę spośród grona kandydatów. Tak? Zatem ten 50-procentowy parytet, o którym niektórzy twierdzą, że być może za kilkadziesiąt lat do niego dojdziemy, my po prostu wtedy nie realizujemy. I co ważne, panie znajdziemy zarówno na pierwszym miejscu listy, jak choćby panią Ewę Łowkier, na drugim, jak panią Beatę Łęgowską, czy Joannę Zielińską, czy na trzecim miejscu, jak panią Joannę Hat. Wreszcie kolejny aspekt dla nas bardzo, bardzo ważny. Nasi kandydaci to są osoby nawykłe do pracy społecznej, nawykłe do tego, do pewnej aktywności, do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie. Ponad połowa osób, które znajdziecie Państwo na listach samorządności, to są aktualni członkowie różnego rodzaju organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, a zatem osoby, które każdego dnia pokazują, że na ich aktywność, wrażliwość, na problemy otaczającego ich świata można liczyć. Są to zarówno, żeby kilka tych organizacji przywołać i Państwu jakby dać poczucie, o czym rozmawiamy, są to zarówno osoby ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, z IMKI, z Fundacji Marka Kamińskiego, ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zatem bardzo różne światy się tu spotykają, ale wszystkie łączy ta gotowość pracy dla innych osób. Wreszcie wiemy, że mieszkańców to interesuje, kim są ludzie i jakie doświadczenie niosą ze sobą także zawodowe kandydaci, którzy znajdują się na listach. Wiemy, że to również to teoretyczne przygotowanie do pracy dla samorządu jest bardzo istotne. Chcieliśmy Państwu pokazać znowu nasz wyróżnik. Na naszych listach mamy 4 osoby posiadające stopień doktora. Myślę, że wszystkie pozostałe listy, nawet zsumowane, nie zbliżą się do tego poziomu. Jest bardzo silna reprezentacja środowiska prawniczego. 4 osoby z takim właśnie zawodowo zajmujące się kontaktem z prawem i z jego stosowaniem są w naszym gronie. 7 ekonomistów, bardzo silna, silniejsza niż do tej pory ekipa pracowników związanych ze służbą zdrowia, czyli nie tylko lekarzy, ale również pracowników sektora ochrony służby zdrowia. Te osoby też chcą zmieniać miasto, chcą tej swojej wrażliwości na pewien obszar nas uczyć. Wreszcie, jak zawsze,
duża reprezentacja nauczycieli. 10 nauczycieli na naszych listach to najlepszy dowód, że w mieście, w którym oświata jest priorytetem, ta reprezentacja jest bardzo zainteresowana, by współuczestniczyć w decydowaniu o mieście. I 13 osób z wykształceniem technicznym, ten sposób patrzenia na miasto, jego problemy, zdolność do nazywania ich i rozwiązywania jest też bardzo cenna i bardzo potrzebna. Dlatego pokazujemy Państwu, że skala osób z takim przygotowaniem do pracy w samorządzie jest również bardzo duża. Osoby młode. To jest też temat, który zawsze interesuje. Klub samorządności, skoro ma mieszkańcom, dla mieszkańców być pewną gwarancją ciągłości działania samorządu, tak? I nieprzerwanie od 20 lat to osoby z samorządności decydują o rozwoju tego miasta, sprawiając, że mieszkańcy jakby z uznaniem obserwują to, co dzieje się. To z jednej strony postulat, by były tutaj osoby doświadczone, a z drugiej strony postulat, by robić miejsce dla młodszych osób. Młodszych z ich energią, zaangażowaniem. Na naszych listach znajdziecie Państwo 8 osób w wieku 30 i mniej lat, co też myślę jest taką dobrą proporcją i dobrym zaczynem do tego, żeby wprowadzać takie świeże, dynamiczne, trochę bezkompromisowe myślenie o naszym mieście. Chcemy z mieszkańcami rozmawiać, a nie tylko komunikować się z nimi za pomocą plakatów, billboardów, które tutaj Państwo widzicie. Temu celowi służy funkcjonująca od 8 lat, a ostatnio istotnie zmieniona nasza strona internetowa www.kochamgdynie.pl. Na tej stronie nasi kandydaci nie tylko prezentują siebie, swoje sylwetki, nie tylko znajdziecie tam Państwo informacje o radnych, ale przede wszystkim jest tam bardzo wiele takich zwykłych artykułów, w których radni trochę prezentują swój sposób myślenia o mieście, patrzenia na mniejsze lub większe sprawy, zarówno te na poziomie strategicznym, jak i bardzo lokalne, bardzo dzielnicowe, bo tam są zakotwiczone. Chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę na 3 osoby, które znajdziecie na naszych listach, a których do tej pory nikt z samorządową działalnością nie kojarzył, a to są nazwiska dla Gdyni ważne, istotne i rozpoznawalne. Po pierwsze to osoba pana Andrzeja Kołodzieja, legendarnego przywódcy strajków w gdyńskiej stoczni, autora książki Gdyńscy Komunardzi, jednego z autorytetów Solidarności Walczącej, człowieka niezwykłej skromności i pokory i jednego z tych, którzy po okresie przemian nie zyskali znaczących zaszczytów, awansów społecznych czy finansowych. Tę postać chcemy gdynianom pokazać, przypomnieć. Uważamy, że warto, szczególnie żeby osoby młodsze tę historię najnowszą naszego miasta i kraju znały trochę lepiej. Andrzej Kołodziej jest na liście samorządności w okręgu drugim. Kolejną osobą znaną większości gdynian, choć do tej pory z nieco innego jakby spektrum działania, jest pan Przemysław Dyjakowski. Muzyk, animator gdyńskiego życia kulturalnego, organizator setek koncertów jazzowych w naszym mieście, współtwórca Sax Klubu i Klubu Muzycznego Ucho. Człowiek, który wielu gdynian nauczył słuchać jazzu. Laureat medalu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni. Pan Przemysław Dyjakowski kandyduje do okręgu 4, czyli ze Śródmieścia. I trzecia osoba, którą myślę, że warto tutaj Państwu pokazać, to pan Robert Andrzejczuk, kandydujący z Chylonii, rugbysta gdyńskiej Arki. Kolejny przykład osoby, która będąc autorytetem w pewnym środowisku, pokazuje, że warto angażować się w sprawy miasta i starać się wpływać to, co się w nim dzieje. Chcę poinformować, że na naszej stronie internetowej jest dostępna zarówno lista naszych kandydatów, jak i, co szczególnie ważne, bo trudno będzie to teraz omówić, nasz program. Program, który jeszcze kilka dni temu mieliśmy okazję w grupach zespołowych omawiać, dzielić te uwagi. Nie jest to program, który został kandydatom wydrukowany i wyłożony na stole, ale jest to program, o którym wszyscy dyskutowaliśmy i który do ostatniej chwili, do dzisiaj powiem nawet, ulegał zmianom, modyfikacjom. Staraliśmy się słuchać jak najszerszego grona osób. Bardzo uważamy na to, by ten program był programem odpowiedzialnym i realnym. Wiemy, że niektóre komitety w swoich obietnicach dla gdynian będą nas w stanie przelicytować. Pewnie dlatego, że najprawdopodobniej nie będą miały szansy realizacji tych zapisów. Stąd duża taka odwaga i fantazja w zapisywaniu tam różnych postulatów. My, licząc się z tym, że przyjdzie nam realizować ten program, zapisaliśmy tam tylko te rzeczy, za które możemy wziąć odpowiedzialność, które możemy i chcemy gdynianom zagwarantować. Chcę powiedzieć w jednym zdaniu, że gościmy na dzisiejszej konferencji pana Leszka Żurka, naszego
kolegę, jeszcze niedawno radnego miasta Gdyni, obecnie radnego sejmiku wojewódzkiego, który jest osobą wywodzącą się z naszego środowiska, z którym łączy nas myślenie o naszym mieście i którego my, jako indywidualne osoby tworzące nasz komitet, będziemy starali się wspierać jako kandydata do sejmiku województwa pomorskiego, startującego z list Krajowej Wspólnoty Samorządowej. Państwo witają. Wszyscy jesteśmy kandydatami okręgu wyborczego Północ, o Burze, od Sybie, Babie Doły i Pogórze. Może poproszę o przedstawienie kolejności, jak stoimy od lewej, podanie numeru lewej. Bardzo proszę. Edward Schmidt, numer 6. Chodziński Jarosław, numer 12. Jolanta Słowik, numer 9. Marek Zawigowski, numer 4. Ten Witek, pierwszej zastrzał 10. Marek Butek, numer 3. Kasia Kieracy, Dawid Kural, numer 11. Jerzy Miotkę, numer 1. Zapraszam wszystkich mieszkańców naszego okręgu do oddawania tylko i wyłącznie na naszych kandydatów. Samorządność Gdyńskiej, Komitet Wyborczy Wojciecha Szczurka. Wracamy do głosowania na naszą listę, ponieważ naszym mottem są słowa Alberta Einsteina, że tylko życie przeżyte dla innych jest warte, żeby je przeżyć. 19 pań kandyduje z listy Samorządność. To jest najwyższy parytet, jaki mają wszystkie listy zarejestrowane kandydatów na radnych. Bardzo się z tego cieszymy. Uważamy, że panie są gwarancją solidności, kompetencji i pracowitości. Spośród obecnych tutaj kobiet mamy kobiety wszystkich wspaniałych zawodów, które określa się jako specjalizowane. Nauczyciele, lekarze, pracownicy, ekonomiści prowadzący własną działalność. Mamy babcie, mamy prababcie. Jesteśmy osobami ciepłymi i chętnie wsłuchujemy się w głosy Gdyniarz, aby realizować ich marzenia i pragnienia. Lech Żurek, gdynianin od urodzenia, obecny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Strategii Samorządu Województwa Pomorskiego. Samorządowcy oraz osoby, które blisko związane były się z pamięcią Maciejem Korzyńskim, postanowiły zorganizować Komitet Wyborczy Wyborców i wystawić swoją listę do sejmiku województwa pomorskiego. Ten plan się ziścił. Wystawimy listy we wszystkich 5 okręgach wyborczych na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku liderem będzie pan Czesław Nowak, postać znamienita, piękna historia. Na Powiślu młody człowiek Łukasz Komorowski. Taką perełkę mamy na Kaszubach, gdzie liderem listy będzie dwukrotny złoty medalista olimpijski w zapasach Andrzej Wroński. Radny Słupska Bogusław Nowak z jedynka w Słupsku. W Gdyni z pierwszego miejsca będę ja kandydował. Na drugim miejscu będzie pan Krzysztof Adamczyk, czyli Solidarność, były pracownik PLO, również karta samorządowa piękna, człowiek, który był już radnym sejmiku województwa pomorskiego. Z trzeciego miejsca idzie były wiceburmistrz Szczurumi Roman Knop. Na naszej liście jest również Jerzy Grzywacz, również był radny województwa pomorskiego. Lista jest popierana przez takie ugrupowania jak Samorządność Gdyńska popiera mnie, Romana Knopa popiera Wspólny Powiat Wejherowo, pana Raduchę i Karendarczyka nasz powiat Kurs.